Zapraszamy na Mielecki Przegląd Tygodnia w czyliwiesz.pl. Grupa Mielczan ma dość oddychania trującym powietrzem, dlatego postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zorganizować protest przeciwko fabryce Kronospan. Według jednego z pomysłów ma on polegać na blokowaniu drogi dojazdowej do zakładu, ale forma protestu nie jest jeszcze ostatecznie ustalona. Około 100-osobowa grupa Mielczan organizuje już regularne spotkania i szuka sprzymierzeńców. Według nieoficjalnych informacji mają ją wesprzeć również kibice Stali Mielec hasłem „W tym mieście możemy dymić tylko my”. Z kolei firma Kronospan niejako w odpowiedzi na plany protestu deklaruje, że właśnie kończy budowę systemu, który ograniczy oddziaływanie zakładu na środowisko. Montuje system UTWS za ponad 400 milionów złotych, który ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Najlepsze technikum w Mielcu jest w ekonomiku, a najlepsze liceum to Kopernik. Tak wynika z tegorocznego rankingu czasopisma Perspektywy. Technikum numer 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych uzyskało tytuł Złotej Szkoły, zajmując 49. miejsce wśród najlepszych techników w Polsce i 3. miejsce na Podkarpaciu. Drugie liceum ogólnokształcące zajęło 118. miejsce wśród najlepszych liceów w kraju i 5. miejsce w województwie, uzyskując tym samym tytuł Srebrnej Szkoły. Obie placówki zostały także ujęte w dodatkowych rankingach. Technikum ma spore osiągnięcia w olimpiadach, a drugie LO bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. W rankingu najlepszych szkół w Polsce znalazło się także pierwsze liceum ogólnokształcące, zajmując 22. miejsce w województwie i 475. pozycję w kraju, uzyskując tym samym tytuł brązowej szkoły. 6 stycznia w Krakowie zaginął pochodzący z Mielca Piotr Kijanka. Szuka go rodzina, policja, detektyw, Jasnowic, ale niestety do dziś nie wiadomo, co się stało. Sprawą zajęła się grupa najlepszych policyjnych poszukiwaczy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej. Aktualnie policja przeszukuje Wisłę. W dniu zaginięcia Piotr Kijanka miał na sobie jasnoróżową koszulę, brązowe spodnie, ciemnozieloną kurtkę i jasnobrązowe buty. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego odnalezieniu, proszony jest o kontakt z policją. W sobotę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu odbyło się tradycyjne mieleckie kolędowanie. Wystąpiło 19 zespołów z całego powiatu. Śpiewano głównie tradycyjne polskie kolędy, ale zaprezentowano także utwory współczesne i zagraniczne. Niedziela upłynęła pod znakiem serca, a dokładniej serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z okazji 26. finału WOŚP zorganizowano bieg, występy, koncerty, licytacje i mnóstwo imprez towarzyszących. Mielczanie ochoczo włączyli się w zbiórkę pieniędzy na sprzęt szpitalny dla noworodków. Podczas tegorocznego finału zebrano rekordową sumę 115 tysięcy złotych. Dlatego, że uważam, że jest to piękna inicjatywa, jest to inicjatywa, którą warto wspierać. Mam kilku znajomych, którzy ze sprzętu WOŚP-u korzystali, dzięki sprzętowi WOŚP-u mogą być tutaj z nami. Sport. Kolejne transfery piłkarskie w Stali Mielec. Do drużyny wraca Szymon Sobczak, który pół roku temu jako najlepszy zawodnik klubu odszedł do Podbeskidzia Bielsko-Biała. 25-latek wesprze drużynę w zmaganiach pierwszej ligi. Klub zakontraktował także transfer 33-letniego słowackiego obrońcy Martina Dobrotki i wypożyczył 22-letniego napastnika Jakuba Araka z Lechii Gdańsk. Zachęcamy do sprawdzania jakości powietrza oraz aktualnej pogody na naszej stronie internetowej czyliwiesz.pl. Aby nie przegapić nowego wideo już za tydzień, polecamy polubienie naszego fanpage'a na Facebooku oraz subskrypcję kanału na YouTubie.